Dzień dobry, witamy z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 13. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań, Lechia Gdańsk. Wynik meczu 2-0 dla drużyny gości. Dodam jeszcze, że na meczu było 1140 osób, którym dziękujemy za przybycie. Witam trenera drużyny gości, pana Tomasza Kaczmarka. Dzień dobry, trenerze. I proszę o podsumowanie meczu. Dzień dobry, witam serdecznie. Duże gratulacje dzisiaj dla mojego zespołu i dla mojego sztabu i dla nas wszystkich za ten wygrany mecz. Uważam, że nie uważam, to są dzisiaj bardzo ważne 3 punkty. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Może była taka faza gdzieś między załóżmy 60 a 75 minutą, że troszeczkę zaczynałem czuć, że jesteśmy na koniec takiego tygodnia z 3 meczami i już trochę wszystko u nas robiło się wolnie, ale ogólnie myślę pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo dobra, dużo dobrych ataków, dużo szans. Przeciwnik miał 2 możliwości, których im nigdy nie można zabrać. Oni w każdym meczu będą mieli tą jedną, drugą możliwość, ale ogólnie naprawdę poza tymi 2 możliwościami duża nasza kontrola nad meczem. I tutaj chciałbym powiedzieć, że każdy, kto grał w piłkę, każdy, kto wie, jak wymagająca jest sytuacja, jeżeli dobrze grasz, nie strzelasz bramki, jesteś pod koniec takiego dla nas naprawdę trudnego tygodnia, nie tylko pod względem fizycznym, ale też pod względem emocjonalnym. Taki mecz nagle w 70, 80 minucie jest 0-0, to się często może skończyć 0-0, to się też może takie mecze często nagle się jedną akcją kończą 0-1 i tutaj naprawdę przede wszystkim za to komplement dla mojego zespołu, naprawdę z tego jestem zadowolony. Po pierwsze dzisiaj naprawdę dobre zmiany, które nas ożywiły, które nam dodały energii. Dzisiaj także wiara zespołu do ostatniej minuty, że uda nam się tutaj jeszcze tą jedną sytuację wykreować. I tak koniec końca się stało. Uważam to za bardzo dużą jakość, jeżeli uda nam się z czymś takim kontynuować, żeby mieć spokojną głowę w trudnych momentach, pod koniec meczu grać do końca, wygrywać mecze w doliczonym czasie, których nie udało się wcześniej wygrać. Także tutaj naprawdę dzisiaj pod tym względem, biorąc pod uwagę cały tydzień, który tak jak już powiedziałem, był naprawdę, naprawdę wymagający. 3 punkty, które nam dużo, dużo jako zespołowi dają. Dziękuję i życzę miłego weekendu. Dziękuję trenerze. Czy są pytania do pana trenera? Tak, proszę bardzo. Dobry panie trenerze, Maciej Słowiński, Interia. Mam dwa pytania. Pan trochę tej większej piłki liznął. Czy kiedyś by uczestniczył pan w takim meczu, że 2 gole padają w doliczonym czasie gry, rozstrzygają mecz? To jest jedno pytanie. A drugie chciałem zapytać o asystenta nowego, bo Łukasz Jankowski, tak? Dobrze mówię. To jest nowa osoba w sztabie. To dopiero w protokole było widać, tak? Że taka osoba jest nie... Nic nie wiem, jakby pan mógł o tym człowieku 2 słowa powiedzieć. Dzień dobry. Najpierw do pierwszego pytania. Tak, widziałem już takie mecze widać od czasu do czasu i uważam, że to jest właśnie cechą i jakością dobrych zespołów, żeby wygrywać te mecze, które się nie układają do końca, żeby wierzyć, żeby trzymać organizację, trzymać energię i w momencie, jeżeli coś takiego zaczynasz robić, to czujesz, że coś powstaje, że powstaje energia i ta energia naprawdę w trudnych momentach w biegu sezonu może być bardzo kluczowa dla zespołu. Także mam nadzieję, jestem przekonany, że tutaj ten dzisiejszy dzień nam dużo, dużo wiary dał jako zespołowi. A co do pana drugiego pytania, to tak, Łukasz Jankowski dzisiaj był po raz pierwszy z nami. Tutaj oficjalny komunikat klubu jest zaplanowany na poniedziałek albo na wtorek. Także tutaj wszystko będzie przedstawione. Na pewno mogę od razu powiedzieć, że
że od momentu jak odszedł od nas Jarek Bieniuk, który tutaj był też bardzo ważną częścią naszego sztabu, to szukaliśmy dobrego rozwiązania, żeby po prostu skompletować sztab, żebyśmy byli w stanie jak najlepiej pracować, jak najlepiej rozwinąć ten zespół pod względem indywidualnym, pod względem drużynowym. I teraz jestem naprawdę zadowolony z tego, jak jesteśmy zbudowani i czuję, że możemy tutaj razem wykonać bardzo dobrą pracę. Dziękuję. Tak, nie ma więcej pytań, także bardzo dziękuję za pierwszą część konferencji. Dziękuję, trenerze. Widzimy się za chwilkę na drugiej części z udziałem trenera Piotra Tworka. Witamy ponownie z Grodziska Wielkopolskiego po meczu Warty Poznań z Lechią Gdańsk w 13. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Gościem drugiej części konferencji prasowej jest trener Warty Poznań, pan Piotr Tworek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I oddaję głos z prośbą o komentarz. Dzień dobry państwu. No, cały nasz trud został zniweczony w ostatnich 2 minutach. Strasznie chcieliśmy się odbić od tych naszych niepowodzeń. Chcieliśmy wygrać spotkanie. To też ofensywne zmiany, które czyniliśmy w drugiej połowie, a miały taki cel. 2 minuty. 2 minuty nas zabiły po prostu. Zabiły mecz. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Czy są pytania? Tak, panie trenerze, jak pan sądzi, z czego to się bierze, że te dwie minuty w doliczonym czasie gry, kiedy wszyscy już właściwie spaliśmy zabawki. No. Dekoncentracja, są jakieś takie trenerskie opowieści tłumaczące to zdarzenie. Jaka jest pana narracja? No tak ciężko na gorąco powiedzieć. Faul faktycznie był, bo Kuba przytrzymywał Marco Peixão. Druga bramka, brak komunikacji. Ciężko powiedzieć. Szukam w głowie, muszę też z zespołem na ten temat porozmawiać. Dzisiaj nie znajdę odpowiedzi. Okej. Dawidzie? A jak, panie trenerze, szatnia wyglądała? Czy była cisza, wkurzenie? Szatnia w szoku, tak jak i my wszyscy przez te doliczone minuty, bo nawet gdy w końcówce już nie mogliśmy stworzyć sobie zbyt dogodnej sytuacji, żeby wygrać spotkanie, to nikt nie zakładał, że to spotkanie możemy przegrać, bo tak naprawdę się nic nie działo pod naszą bramką do właśnie 93, później 95 minuty. W pierwszej połowie żałujemy tych sytuacji, które sobie stworzyliśmy, bo gdybyśmy otworzyli wynik, mógł się inaczej toczyć, ale to już jest historia. Z jednej strony nie chcę tego pytania zadawać, ale muszę. Czy pan jako trener czuje się bezpieczny dzisiaj, bo jednak zespół, mówię o stanowisku pracy, nie potrafi zdobyć bramki od 10 meczów. Można mówić o pechu, o różnych sytuacjach, no ale jednak to gdzieś rzutuje. No, widzieliśmy super Mario Rodriguez'a, no pan na to nie ma jakby wpływu, na to czy 3 cm w lewo, 3 w prawo. No ale ktoś na końcu patrzy na liczby, na wynik i tu się coś nie zgadza. Stąd moje pytanie, czy pan się... No jasne, bezpieczny. Dzisiaj o tym nie myślę. Myślę dzisiaj właśnie o tym meczu, bo jeszcze cały czas żyjemy tym meczem. Zobaczymy, co czas pokaże. Jeszcze o dwóch zawodników, bo Kieliba z kontuzją, tak? Iwanow, żółta kartka chyba. Tak. Kolejna zawieszenie i Ławniczak zakładamy, no nie wyzdrowieje go Wilbus, tak? Także będziemy musieli tą linię obrony w jakiś sposób zmontować, tak żebyśmy w Gliwicach postarali się nie stracić żadnej bramki. Okay. Dziękuję, trenerze. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, mimo wszystko danego weekendu. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.